Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w prezentacji postaci z LEGO Przygoda. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić postać czarownicy. Żeby ją wykupić, musimy uzbierać 150 tysięcy klocków LEGO. Słuchajcie, tyle kosztuje tych monet, prawda, waluty w LEGO Przygodzie. Czarownica, no, kreacja postaci kobieca, typowa czarownica. Ma ten swój taki typowy dla czarownicy ubiór, czapkę. Moi drodzy, różdżkę i zobaczmy, proszę, tu jakieś książki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy tę postać z tyłu. No, z tyłu za bardzo nic tutaj nie widać. Przytrzymując H możemy zaznaczać obiekty i ona strzela właśnie ta czarownica z różdżki. Oczywiście zobaczmy jej atak. Ma takie zielone smugi podczas ataku. To jest bardzo fajne. I zobaczcie, atakuje tą różdżką. Fajna, fajna animacja, bardzo mi się podoba. Na K możemy schować tą różdżkę, możemy ją wyciągnąć, więc to też jest takie fajne. Jeżeli chodzi o inne przyciski, to z tego, co zdążyłem zauważyć, nie ma żadnych innych umiejętności ta czarownica. Zobaczmy jeszcze jej atak z wyskoku, bo to może być ciekawe. Zobaczmy. O proszę, dość ciekawe, takie zielone smugi i klocki rozsypują się podczas uderzenia. Bardzo fajna animacja, mnie się strasznie ona, słuchajcie, podoba. Myślę, że i Wam również. No ale cóż, nie przesądzajmy. Na pewno zostawicie w komentarzach i powiecie, czy ta postać Wam się podoba. Poza tym, słuchajcie, ma ona suknię, więc jest takie podwójne, złączone te klocki. Ojejku, przeskoczyliśmy tutaj niepotrzebnie zupełnie, także lecimy tę stronę. Moi drodzy, tak wygląda ta postać. Ja dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.